Kolno to jedno z niewielu miast w regionie i kraju, w którym planowane przychody do kasy miejskiej będą w tym roku wyższe od wydatków. Nad budżetem miasta na 2012 rok pracowaliśmy już w zasadzie od lipca. Oczywiście nie było wszystkich danych. Tych danych do końca pewnie nie da się przewidzieć, bo ten rok to wielki znak zapytania. Nie można powiedzieć, czy będzie on dobry, czy będzie zły, bo wielu ekonomistów ma naprawdę różne opinie na ten temat. Sam minister finansów różnie się wypowiada i różne działania podejmuje w ostatnim czasie. W związku z tym ten budżet postanowiliśmy wykonać najbezpieczniej jak można dla naszych mieszkańców. To znaczy zrównoważyliśmy dochody i wydatki, zachowując bardzo duże bezpieczeństwo, żebyśmy w ciągu roku nie musieli podnosić podatków, nie musieli zaciągać kredytów czy wykonywać jakichś niespodziewanych i przykrych ruchów w budżecie. Mimo to inwestycje zostają na poziomie z lat ubiegłych. Oczywiście one są mniejsze o środki unijne, których już nie ma. Nie ma we wszystkich samorządach, bo tych środków zostało już bardzo niewiele w działaniach, które my już wykorzystaliśmy. Dlatego inwestycje będą dalej kontynuowane, czyli nie wyhamowujemy inwestycji. Jest wiele zadań, które musimy zrealizować, ale sądzę, że uchwalony budżet pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość dla naszego miasta. Przede wszystkim dlatego, że zmniejszamy zadłużenie naszego miasta. Jeżeli będziemy przestrzegali dyscypliny finansowej, wieloletniego planu finansowego, a mam takie obietnice, jeżeli chodzi o Radę Miasta, to w latach, w których będziemy mogli pozyskiwać środki unijne z powrotem, będziemy do tego bardzo przygotowani i mam nadzieję, że będziemy odnosili tyle sukcesów, ile odnosiliśmy do tej pory. Ten budżet jest budżetem, który, można by powiedzieć, w tych trudnych czasach jest najbardziej optymalny. W Kolnie jednym z najważniejszych zadań jest realizacja inwestycji. Najważniejsze inwestycje to oczywiście zakończenie budowy sali sportowej przy szkole podstawowej numer 1, remonty dróg, ulic, bo te są w naszym mieście naprawdę w stanie takim wymagającym remontu, ale oczywiście planujemy również rozpoczęcie budowy budynku socjalnego. Chcemy opracować dokumentację na modernizację i remont naszego stadionu, który od wielu lat tak naprawdę nie był remontowany poza budynkiem na stadionie, a remontu wymaga zarówno płyta główna, płyta boczna, trybuny, ogrodzenie przede wszystkim, które już w stanie jest opłakanym i myślimy, mamy taką nadzieję, że środki unijne, które pojawią się w 2014 roku, umożliwią nam kompleksowe i takie gruntowne wyremontowanie naszego stadionu, włącznie z budową płyty bocznej z trawy sztucznej. Samorząd Kolna dzięki racjonalnej polityce finansowej przygotowuje się do korzystania z funduszy unijnych także w kolejnych latach.